Siemano, z tej strony Jacob i witam was już w drugim odcinku, w którym właśnie są te słuchaweczki do wygrania. Oczywiście łapka w górę, subskrypcja z dzwonkiem oraz w komentarzu mi piszecie, dlaczego to wy powinniście je wygrać. I od razu tłumaczę, konkurs jest 3-odcinkowy, więc najlepiej wziąć udział w poprzednim odcinku oraz w następnym odcinku. Do poprzedniego znajdziecie link w opisie i ten również należy obejrzeć cały do końca. I to tyle, jeżeli chodzi o to. Wyniki po zakończeniu właśnie 3 odcineczków, nowe słuchaweczki, myślę, że mega spoko. I zapraszamy was już do oglądania. Siemano, z tej strony Jacob i w dzisiejszym odcinku stara mapa, powrót do starych czasów. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Napiszcie, czy nowa mapa, o ile tak owa w ogóle jest lepsza. Oraz co wam się w sumie w starej najbardziej podobało, gdzie najczęściej lataliście właśnie z tych wszystkich tutaj miejscóweczek. Napiszcie, a teraz miłego oglądania. No dobra, ja już sobie w sumie wylądowałem. Wiem, że mam skrzyneczkę, więc pod tym względem jest jak najbardziej spoko. Będzie zawsze coś tam już. To gdzie jest gosteczek? Oj, kolego. Kolego. Mam nadzieję, że już nie żyjesz. Czy on ma... Właśnie... Miałem się zapytać, czy on ma pompę. I tak, miał pompę, ale już go nie ma. Więc spoko. To na pewno na plus, że gościa nie ma. Ja tam doceniam takie coś. I już widzę, że się tam walą kolejni na pyreczkę. Ale zobaczymy, co to będzie. Kuszą? Ktoś do mnie strzela? Serio? Dobra, no przeładuj się szybko. Ktoś mi na chatę wleciał. A to jest... No poczekaj, bo ja tu miałem ziomka twojego, tak? No czekajcie, bo się pogubiłem. Dobra, ten nie żyje. No ale ten drugi mi zwiał, tak? Ja pierdzielę, co mnie poskładali, jeżeli chodzi o dezorientację w terenie. To podmienić. No i dał mu uciec, no dobra, widzę. Nie bierz tej skrzynki, typie. O Jezu, tam się ten... Ja nie mam materiałów, tak? Ten nie żyje. A co z tym drugim? To był ten stąd, czy ten stąd? Nawet nie wiem, którego typa wasze zabiję. Dobra. Oj, ten gościu to się skrada dziwnie. A ma mam drugiego typa. Oj, ten drugi typ to mnie chyba nie lubi. Ale nie musi mnie lubić, co nie? No właśnie. Jaki frajer. Nie lubię takich gości. Dawaj mi tu dwie potki, raz. No i teraz ten drugi jeszcze. Dzięki. Dobra, dajcie mi tylko sobie to zjeść, nie? Dobra, dzięki. No i spadam jeszcze zobaczyć, czy coś miał z lutu. Że musiał metalem budować, bo aż tak nie mam tych surowców, to jest przypał. Dobra, to weźmiemy. A, i nie było żadnego leczenia, tak? O, jeszcze proszę! Apteczka! Dzięki Fortnite. Aha, spadło. Fajnie byłoby nawet dwóch zgarnąć. Oj. Jeden. No dobra, nie udało się dwóch, chociaż tego pierwszego obiliśmy. No ale dwa luty są, tak? Dwa luciki są, znaczy dla uciku. Sobie panie podbijemy. Patrzę, czy tutaj ktoś nam jakichś plecków nie chce zrobić, albo przodów. Na pewno wymieniamy to. Pyk. Pyk. Pyk, 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 pyk. No dobra. No spoko, trochę amunicji. Nie no, mordo, denerwujesz mnie, nie?
Tutaj nic nie mogę zrobić. Dobra, ten będzie mnie raszował, tak? Oj, na żart. No i gdzie jest tamten typek? A ten leży, tak? A tu jest ten dalej. No ten też leży, no fajnie. Ja pierdzielę, o co tutaj chodzi? Ile tu jest typeczków? Tego to nie tykam, został mi jeszcze tylko ten jeden, tak? Chyba tak. Czemu ja gadam sam do siebie? Ja muszę go tam ogarnąć, bo nie wiem, o co chodzi. Gdzie on jest? Ty no halo, czat. A widzę go. Dostał hita? Dostał hita, tak jest! Oho. Dobra, wypijmy to po prostu. Ajajaj. O, widzę typa. Ku. C. B. On też mnie widzi. Dobra, ale gdzie on jest? Halo, czat. Znaczy czat. Naprawdę? Dobra, gdzie jesteś? Gdzie jesteś i czemu cię nie widzę? Patrzę, że tam drugi gościu nie podbiega. No dobra, gdzie ty jesteś, mordo? Dobra, dostałeś hita, to cię mogę dojeżdżać. Dzięki. O, małe potki, szanuję. Bo się na pewno mi przydadzą, mam nadzieję... O Jezu, jedna. No to super, faktycznie. Jedna mała potka. No ty to jednak jesteś fajny ziomek, ci powiem. Taki, taki. Mega styczny, no, fantastyczny. Mega styczny. Dobra, ja pierdzielę. Ta, widzę typa nawet. A mogę mu... Właśnie kogoś rozwalił. Okej. Okej. Huhuhu. Jaka beka. Ciul lutu, nie? Ja bym coś może jeszcze wziął z tego. Ja bym zrobił tak, że to podmienimy na małe potki. To zrobimy tak, dobra. No to go. Widzę typa. Oj, ale on jest daleko, no. Ma strefę chyba, nie? Tak, szukam jeszcze tutaj w okolicy kogoś. No tam będzie jeden, tam będzie drugi, tak. Tamtego to sobie mogę po... Postrzelać do niego, bo i tak mam tyle amunicji, że kit. A tam się dron... Patrzcie. Co? Super, fajny meteoryt. Aha, go też chyba rozwalił meteoryt. Tam do niego drugi ziomeczek idzie, wiecie? To będzie bardzo fajne połączenie, jak on już do niego dobiegnie.
Bo ja wtedy się tam dołączę. Fajnie, że meteoryt mi rozwalił budowlę. Szanuję takie meteoryty, no 100% ekstra. No dobra. Co robi ten jego ziomeczek, co tam do niego biegł? Czeka? A, ja nie mam strefy, tak? Oni mają strefę. Czy ta górka ma strefę? Ma. Lecimy. Pyk. O, lecimy do nich. Jak się biją, to do nich. Ale widzę już szansę dla siebie. O nie, 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 nie. Dobra, mordeczko, gdzie jesteś? Dobra, dzięki. Uhuhu! Tak się żegna stary nowy sezon. Znaczy, no tak. Nie no, stary sezon, jaki nowy. No i wita nowy, o to mi chodziło. No, wiecie co chodzi, nie? Kto wiedział o co chodzi, ten wiedział. Pewnie nikt nie wiedział, bo ciężko się domyślić, jak ktoś mówi stary, że chodzi o nowy. Ale no nieważne. To już nieważne, tak? Ej, ja mam wszystko na fulla? Seriously? No dobra. Tylko teraz... Gdzie są typeczki? Za mną. Okej. No dobra, to ja bym stąd poszedł. W sensie bym się mógł tutaj zbudować. Nieco wyżej, co nie? Chyba da. No i gdzie jest ostatni gościu? Czy on jest gdzieś ze mną? Tam jest mój launchpad, tak? Tam jest jakiś loot, którego nie wiem czemu... A, zabrałem go, ale nie potrzebowałem więcej. Tam nikogo nie ma. To gdzie jest gościu? Ej. Te meteoryty to są jakieś niespełna rozumu, z czego widzę. No ale dobra. Pyk. Tutaj nie widzę. Tutaj też nie widzę. To co? Strefa challenge z Wardą? Nie, trzeba ogarnąć, kto to w ogóle jest. Widzę go, dobra. Patrzcie. Patrzcie, co się dzieje. Ty gościu, stoi ty. O co tutaj chodzi? Jakim cudem on przeżył do końca, halo? No i tak oto właśnie się żegna stary sezonik. Tak oto właśnie się żegna stary sezonik, także łapka w górę, subskrypcja z dzwonkiem i mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu. Jeżeli dotrwaliście, napiszcie fajnie i przyznam wam serduszko. Więc wiecie, trzymajcie się, cześć!